Pamiętam, jak dziś dostałem kasetę Fatboysów i od tego momentu pokochałem tą muzykę dosłownie. Zakochałem się w tej prostej formie. Rozkochałem, rozmarzyłem i jakby później wszystko się już wydarzyło samo dalej. To jest bardzo ważne miasto, jeżeli chodzi o początkowy okres rozwoju tej polskiej sceny. 98 rok, dwudniowy jam z festiwalami hip-hopowymi, gdzie Pichu wygrał konkurs młodych talentów. Street Festival pierwszy, no to było coś niebywałego i to się raczej nigdy nie powtórzyło. Miasto było opanowane przez kolesi, którzy wyglądali jak z teledysków hip-hopowych. Jako zespół 1.7 wygraliśmy tą imprezę, nagrodą była nagrywarka CD. Bez dwóch zdań jest to osoba, bez której tej sceny w takim kształcie by nie było. Moja zajawka wzięła się w ogóle z tego, że ojciec często dawał mi do słuchania czarną muzykę. Przede wszystkim Prince'a, na nim się wychowałem. George Clinton, Bootsy Collins, Soul, czyli Otis Redding przede wszystkim, Marvin Gaye. Po prostu hip-hop to była gdzieś kolejny etap wtajemniczania się w te wszystkie nurty, w funk. Jakoś to samo przyszło. Pamiętam 9-6, przed lustrem ćwiczyłem na wigę. Podkłady robiliśmy sobie na magnetofonach dwukasetowych, niesamowite jakieś akrobacje z tymi kasetami. Tak powstał beat, który generalnie był jakości zerowej i dopiero potem nagrywaliśmy wokale na jakiś mikrofon zupełnie dziadowski, także to były nasze pierwsze próby. Jak pamiętam 1.7, to właśnie zaskoczył mnie ich styl. To była kwestia ambicji, żeby wiedzieć jak najwięcej filmów obejrzeć. Z dychą w zasadzie z PWRD na wyścigi oglądaliśmy filmy, porównania do aktorów, do jakichś scen. Dużo czytaliśmy. Nasze teksty były wyjątkowe, żeby nie były szablonowe, żeby porównania nie były takie jak u innych, żebyśmy byli inni niż pozostała scena. To było nasze założenie, że tak ma być. Ta muzyka ma być inna. Za punkt honoru sobie obierałem to, że po prostu moje teksty muszą być niepowtarzalne. Nowocześnie rapował, no. Może tak, trochę nowocześniej wydawało mi się, tamte czasy rapowali niż reprezentanci Warszawy może nawet. Niechęć zaistnienia, nie fame, nie poklask, tylko bardziej opowiedzenie pewnej swojej historii. Tak to wyglądało. Jakbym miał powiedzieć pierwszy kawałek, z jakim kojarzy mi się Pich, to jest Na dachu bloku. Byliśmy zaskoczeni tym, że Volt w dwóch wersjach ten utwór umieścił, wydaje mi się, że na swojej najlepszej płycie. Dla nas to była wielka sprawa i coś niesamowitego, ale w momencie nagrywania to był nasz kolejny utwór. Kiedy wyszły Kwiaty zła, tak naprawdę wtedy dopiero się spełniłem. Poczułem, że to jest to, że wiem, po co tu jestem. Chciałbym nagrać naprawdę coś dużego. Czuję już to dosłownie oddech tego materiału na plecach. Wiem, że niedługo będę w stanie nagrać taki materiał, który na pewno będzie dla mnie bardzo ważny. Jeżeli chodzi o miejscówkę, to przede wszystkim Huta Szkła. Miejsce, gdzie byłem DJ-em, rezydentem, o czym mało osób wie. Partyzan to była kultowa impreza, na którą oczywiście chodziliśmy jako 17-16-latki. Huta, Herkulesy, Loft, Club Race. Był wielki, wielki głód na tego typu imprezy. To była impreza, na której my się w ogóle, pamiętam, z Szymonem i z Robalem w ogóle jakoś się spotkali. Siedź głęboko w nas. Cześć, jestem ten, możesz o mnie mówić znikąd, raper w kraju. Z Robalem, zanim się poznaliśmy, wydzwanialiśmy do hip-hopery, czyli do kultowej audycji. I często wisieliśmy na tej słuchawce i dyskutowaliśmy. Miało się zajawczyć, no. Autobusem jeździliśmy z babami jedzącymi kiełbasę. To dla wszystkich tych, którzy traktują mnie. Zjawisko bitew freestyle'owych w Polsce było mocne i to właśnie Tetris i Pogo są tutaj kluczowymi dla nas postaciami. DJ na ich koncercie będzie S2 ze składu Wiesz, o co chodzi. Też aktywista białostocki, do dzisiaj działający na tej scenie. Dla wszystkich tych, którzy traktują mnie. Nie dam ci wersów o kokainie, dziwkach i przestępstwach. Hip-hop. Powiedział, oto wy, narzędzia, które istnieją, są jakby dostępne dla was, dzięki nim możecie mnie tworzyć. No, gdybym miał górnolotnie tak powiedzieć. Zafascynowaliśmy się tym. Hip-hop, bo nie tylko muzyka.
To było to, co robiliśmy 2-4 na dobę i o czym myśleliśmy. Nie jest mi wszystko jedno, przede mną. Pamiętam, jak siedziałem z Szymonem tutaj. Słuchaliśmy breaków, samych breaków, po prostu ucząc się i w ogóle. O, to na ten był ten numer, na ten numer. I jakby ten stan euforyczny, który był na początku, że my możemy, my też chcemy. Wydaje mi się, że te emocje, te potrzeby towarzyszą nam do teraz. Idee, które wykiełkowały na kanwie tego, o czym mówię, do tej pory są ważne. I to decyduje, że wdrażamy się w tym gatunku i w taki sposób. Bardzo w naturalny sposób, ty wiesz, o co chodzi, powstało. To nigdy nie miał być zespół rapowy po prostu. To miało być takie zgromadzenie ludzi, producentów, b-boy, writerów. I tak faktycznie było. Polskie podziemie to był internet, tak na dobrą sprawę. W latach 2000 do 2008 wszyscy się znali. Internet dużo dobrego dał, szczególnie takim ludziom jak ja z malutkiego ośrodka miejskiego. To był ten czas, gdzie my byliśmy tam chłopakami z internetu. No, nie można nas traktować poważnie, nie? My nie wydajemy płyt fizycznej i tak dalej. Przecieraliśmy te ścieżki dystrybucji internetowej. Tetris jak najbardziej props, no. Spoko. To legenda freestylu, tak, polskiego. Przełomem, wiadomo, było 2004 WBW. Nie mieliśmy pojęcia, że to się tak potoczy, że na taką skalę jakby ta freestyle'owa małyszomania ogarnie całą Polskę wtedy. Był taki hałas, że ja pamiętam, że siedziałem na schodach, które prowadziły do tego ringu i sobie myślałem, ja pierdolę, nie, dobra, ale w ogóle się nie odezwę, jak wyjdę na ten ring. Pamiętam jeszcze słowa Tetrisa, kiedy pierwszy raz wysłałem kawałek Foxa Tetrisowi. Fajnie, koleżka rapuje, no spoko, niech się odezwie za 2 lata. A jeszcze w okresie roku przegrał z nim na WBW. Rywalizacja jest zawsze i zawsze będzie. Wydaje mi się, że to też powoduje taki turgor w tym hip-hopie, wiecie, o co chodzi? No, napięcie wewnątrzkomórkowe, które powoduje, że wszyscy chcemy być lepsi, no bo jeśli zatrzymamy się w rozwoju, to ktoś za chwilę będzie lepszy. Co mogę teraz dać tym, którzy byli ze mną od lat? Zawsze mieliśmy ogromne wsparcie tutaj od Ulic Białegostoku. To było trzonem takim wocowskim. No i to też dawało nam sporo wiary w siebie. Nie byłbym tym, kim jestem bez hip-hopu totalnie. Możliwość tworzenia czegoś. Człowiek chce coś stworzyć, czego jeszcze nie było, po prostu. I to mi daje i to jest niestety nauk też. Miałbym podsumować rozmowę o lokalnej scenie. To oddaję ogromny szacunek wszystkim, którzy tworzyli, tworzą i miałem okazję uczestniczyć w tym, obserwować ich, bo jest tu kilka osób na czele z Robalem, które wsadziły ogrom serca. Myślę, że jakby słowem podsumowującym to wszystko, o czym mówiliśmy, powinien być chyba szacunek.